Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ogłosił dekret o wprowadzeniu reformy rolnej. Przyjęto nieruchomości ziemskie o powierzchni większej niż 50 hektari. Wywłaszczonym ziemianom nie wypłacono odszkodowań. Dekret zakładał tworzenie nowych gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 hektarów. Ziemia była nadawana na własność i miała być spłacona w ciągu 10-20 lat. Po zmianie szefa resortu rolnictwa reformy nabrały tempa. Do wsi wyruszały brygady parcelacyjne. 212 tysięcy hektarów ziemi rozdzielono pomiędzy 110 tysiącami rodzin. 95% oddzielonych stanowili chłopi i robotnicy rolni. Reforma rolna zlikwidowała ziemianstwo i zdobyła poparcie wśród chłopów. W efekcie reformy powstało wiele gospodarstw o niewielkim areale. Doprowadziło to do spadku produkcji żywności, a gospodarstwa były niewydolne.